wam. Widzicie, mam tutaj paczuszkę z 3 nowymi końmi z wymiany z Anastazją z kanału Na 4 Kopyta. Link do jej kanału znajdziecie w opisie, koniecznie go ogarnijcie. I dajcie mi znać w komentarzach, czy taka forma filmiku wam się podoba, bo jeszcze unpackingów tutaj nie było. Bierzmy się do rozpakowywania. To się nazywa dobrze zapakowany koń. Pozdrawiam Anastazję, bo super profesjonalnie zrobione. Patrzy, jest tak. Jest folia bąbelkowa. Jest kuń, który ma między nóżkami kartonik, żeby się nic nie stało tym nóżku. Jest to wycofany źrebak kamasz ze Schleich. Potem wam jeszcze pokażę zdjęcie tych koni z bliska. I widzę tą figurkę tak z bliska bardziej, pierwszy raz w życiu i muszę powiedzieć, że on jest przysłodziutki. Jesus. Jaki cudaśny. Kurczę, szczerze chciałam tego konia, żeby go przerobić na źrebaka fryzyjskiego, ale teraz nie wiem, bo ma strasznie ładne cieniowanie. Deal jest taki. Pewnie już wiecie, że jednego źrebaka kamasz mam i jest to ten nowszy źrebak ze Schleicha. Mam już teraz 2. I musicie mi doradzić, którego z nich przerobić na fryza, bo źrebaka fryzyjskiego nie mogę za żadną cholerę znaleźć nigdzie. Bardzo chcę, żeby Aria się dorobiła źrebaka, moja klacz fryzyjska. Także piszcie w komentarzach, który z nich się poświęci. Ale kurczę, jaki słodziak, no. Następny z 3 koni z paczuszki. To jest koń Kolekta. Ja go już raz widziałam w sklepie na żywo i niestety żałowałam, że nie mam wtedy przy sobie pieniędzy. To ogierek hanowerski. Ogierek? Nope, klaczka. Klaczka hanowerska. Co mnie trochę dziwi, bo mi się wydaje, że to tam był ogierek. I jak to Kolekta, rzeźbienie mnie zachwyca. Nóżki normalnie cieniutkie, takie powinny być u źrebaka. Kopytka rzeźbione. Figurka jest w nienaruszonym stanie, także gratulacje tutaj dla Anastazji. Jedyne, co mi się nie podoba w samym modelu, to jest jego malowanie. On jest po prostu marchewkowo-pomarańczowy. I chyba go sobie będę customować. No i jeszcze jego ogonek jest tak dosyć niestarannie pomalowany. Będzie co malować. W każdym razie jestem super zadowolona z niego. No i ostatni koń, który również był na mojej chciej liście, to jest klacz islandzka ze Schleich, ta nowsza. Jezu, ile ja jej szukałam! Jak ja zobaczyłam ten model pierwszy raz, to było takie: Boże, jaką ona ma cudowną grzywę! Jezu, mam ją! Mam ją nareszcie! Patrzcie, jaka piękna! A ona ze wszystkich stron się tak ładnie prezentuje. Ja. Mało widziałam prawdziwych Islandów w swoim życiu, więc nie powiem wam, czy to ma jakieś ogarnięte proporcje ciała. Póki co mi się wydaje, że ma trochę za długą szyję. No ale wybaczam je przez to grzywę po prostu. Kopytka rzeźbione, pełnoprawna klaczka. Ma kilka obtarć, na rozumiem, była używana. No i jeszcze dostałam od Anastazji gratisiki. No, nie mówiąc o gumce do włosów, przyda się. Najróżniejsze różności. Tak, patyczki. Pójdę do moich innych patyczków. Jak wstążki w takim góreczkowym kolorze. I kawałek żółtej wstążki. Będzie można z tego zmontować prezenterkę. Kolejna wstążka biała. Kawałki muliny. Będzie można ozdobić jakąś derkę. Fajnie, bo nie mam takich kolorów. Będzie można zmontować z tego coś fajnego. I to jest chyba kawałek smyczy. Jeszcze nie wiem, do czego to wykorzystam, ale ja lubię zbierać takie pierdoły, także się przyda. Wow, skóra! Ale jaka cieniutka! To jest chyba sztuczna skóra z tego, co ja widzę. Kawałek taki, o. Ale jest cieniutka, także cholernie się przyda przy robieniu siodeł. Jej, handmade sprzączki. Sprzączka. Jej, kawałki rzemyka. Też jest chyba rzemyk syntetyczny. Takich dużo takich kawałeczków. Będzie do jakichś uprzęży czy czegoś takiego. Naprawdę sporo ich jest, także to już się można pobawić. Dużo kawałków rzepa. Przyda się na szczotki. Nie powiem, że mi się ostatnio kończył, szczególnie białe. Takie ładne różowe koraliki. No coś się przyda. Jestem kreatywną osobą. Naprawdę dziękuję za wszystkie gratisy. Oj, takie oczy.
Okej. I kawałek łańcuszka. Także mnóstwo wszystkiego w gratisikach, ale bardzo Ci dziękuję, Anastazjo. Także to był sam unpacking. Teraz zapraszam Was na jakieś zdjęcia właśnie tych koni, żebyście mogli się z nimi bliżej poznać. I dzięki za oglądanie póki co. Niedługo będzie kolejny filmik, bo teraz jeszcze oczekuję kolejnych dwóch koni nowiutkich, też z mojej listy marzeń, także jestem super podjarana. No i aktualnie robię dwa customy, więc jeżeli uda mi się je skończyć i przyjdą do mnie te konie, to na pewno nagram filmik z nowościami. Jeżeli chodzi o nadchodzący tutorial na ludzika z modeliny, na który wszyscy czekają, to musicie być cierpliwi, zabrakło mi w krytycznym momencie drucika na stelaż. Więc jak tylko uda mi się jakiś zdobyć, to będę nagrywać, ok? Także trzymajcie się ciepło i zapraszam na zdjęcia. Jeszcze jest do osoby, która mi to przysłała. Masz superaśne imię. Jestem fanką imienia Anastazja, od kiedy pamiętam. Będę miała córkę, co ją tak nazwę. Pozdrawiam.